Mamy przyjemność dzisiaj gościć w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych w Warszawie. My gościmy u pana prezesa Stanisława Zalewskiego, który zgodził się powiedzieć nam kilka słów, podzielić się swoim bogatym doświadczeniem, doświadczeniem także tragicznym, swoją drogą życiową i postaciami, które spotkał w czasie swojego życia. Pan Stanisław Zalewski jest postacią znaną i szanowaną w środowisku kombatantów, ale też rozpoznawaną przez szereg osób bliskich związkowi, przez osoby również politycznej proweniencji. Był często zapraszany, był na różne uroczystości, brał udział w licznych wydarzeniach i rocznicowych, podejmowany był przez prezydenta Austrii, przez ministrów, przez inne osobistości świata publicznego. Dzisiaj korzystamy z okazji, że możemy zamienić kilka słów i poprosić o wypowiedź. I chcielibyśmy pana prosić, żeby pan zechciał opowiedzieć o tym momencie swojego życia, który zaważył na pańskim dalszym istnieniu, mianowicie w czasie II wojny światowej, kiedy przyszło panu stanąć oko w oko z wrogiem naszej niepodległości, z niemieckim żołnierzem. Przystąpił pan do Związku Walki Zbrojnej. Proszę, jakby pan opowiedział o tym, o okolicznościach, w których pan znalazł się w tych oddziałach i co było celem działalności, dlaczego się pan tam znalazł i jakie były pańskie pierwsze bojowe doświadczenia. A więc rocznik mój 1925, po zakończeniu działań wojennych, zastały nas w miejscowości Sinołęka koło Warszawy, gdzie rodzina wraz z innymi uciekła z Warszawy w całym tego słowa znaczeniu przed nadchodzącymi wojskami niemieckimi. No i tam żeśmy przeczekali działania wojenne i po zakończeniu działań wojennych wróciliśmy do Warszawy. Szczęściem dom został cały. Rodzina na razie, według informacji, była cała, ale po pewnym czasie dowiedzieliśmy się, że brat zginął w czasie obrony Warszawy, no, 1939 rokiem. Także po powrocie od razu czekał nas pogrzeb brata, z którym się przyjaźniłem i z którym żeśmy rozmawiali o pewnych sprawach, między innymi o wojsku. Bo tak mnie trochę ciągnęło do wojska, a on był w konnicy, ale powiedział mi, że to jest ciężka służba i postarał się przenieść do piechoty. To był starszy brat? Starszy brat, tak. No i po prostu koło Cytadeli, jak był z grupą żołnierzy, akurat upadł pocisk koło tej grupy. Także wiele tam zginęło jego rówieśników. No i on wprawdzie nie zginął od razu, ale został tak ciężko ranny, że nie udało się. No więc to była wojna. I teraz z naszej przedwojennej ferajny, proszę nie mylić ferajny z grandą czy bandą, bo ferajna to jest pewne środowisko, towarzystwo, wyodrębniła się czwórka rówieśników moich na literę S. Było trzech Staśków i jeden Stefan. I teraz mieliśmy zwyczaj spotykania się w pewnych określonych dniach, godziny umawiających się nad Wisłą, bo mieszkałem na Pradze, na ulicy Olszowej konkretnie, to jest kilkadziesiąt kroków do brzegu Wisły. No i tam każdy przynosił z domu to, co dostał. Kawałek placka upieczonego na blasze, jak się mówiło, jakieś, prawda, jabłko, jakąś kawałeczek wędliny, jakiś placek inny, no bo tak było. I tym dzieliliśmy się na równe cztery części. Jedna osoba dzieliła, żeśmy jedli w milczeniu i później rozmowy.
nieodłącznym tematem było, jak my, młodzi ludzie, zaraz po szkole, właściwie ja jeszcze nie ukończyłem szkoły, bo w szóstej klasie skończyłem przed wojną, możemy się włączyć, żeby jakoś no, przeciwdziałać okupantowi w tych działaniach represyjnych, jakie były w Polsce. No więc po kilku takich spotkaniach, jeden właśnie z tej naszej paczki, Stanisław, powiedział, że jego ojciec niedaleko nas, na Pradze, pracuje w wytwórni kamieni młyńskich. On jest gospodarzem i on się już włączył w działalność konspiracyjną i powiedział, że postawił propozycję związaną w jakiejś małej komórki. I czy my ewentualnie byśmy mogli włączyć? Oczywiście, tak. Więc odbywało to się w ten sposób, że przed godziną policyjną wieczorem wychodziliśmy na nocną zbiórkę. Dał nam pomieszczenie w piwnicy zakamuflowane, a on był tam gospodarzem całego terenu. Także pilnował, czy coś nie wchodzi, nie idzie. Na dole mieliśmy szkolenie, byli instruktorzy, obchodzenia się z bronią, którą aktualnie można było zdobyć. Czyli nasze polskie jakieś tam uzbrojenie, karabiny, pistolety i to, co różnymi metodami zdobywało się od Niemców, nawet kupując, nie wiem czy panowie wiedzą, ale Niemcy, niektórzy żołnierze, odsprzedawali. Tak, no oczywiście to są pewne niuanse, to się nie publikuje, ale tak było, no wszędzie handel kwitnie. No i ale później ten pan powiedział, słuchajcie, wy chłopaki jesteście sprawni, widzę sprawnie wszyscy, pływacie nad Wisłą już, wy będziecie w grupie tak zwanego małego sabotażu. No, co to jest mały sabotaż? No, nie będziecie strzelać z karabinów i tak dalej, jesteście za młodzi, ale są inne środki podtrzymania ludności na duchu. Na duchu. No więc jednym z takich było, ja mówię z jednych, na przykład roznoszenie gazet drukowanych przed podziemie. Wychodził kurier codzienny, przedwojenny, ale ten kurier codzienny został opanowany przez Niemców. Nazwany był gadzinówką. Tak. Bo to on wychodził tytułem kurier codzienny i tytuł nagłówkowy. Deutschland siegt in alle Fronten. Niemcy zwyciężają na wszystkich frontach i tam były artykuły. Nasze podziemie drukowało identyczną gazetę z takim samym tytułem Deutschland siegt in alle Fronten i z tytułami takimi jak niemieccy. Zwycięstwo tu, zwycięstwo tam. Ale w treści artykułu były normalne wiadomości, to co się dzieje na świecie, jak wygląda przebieg na froncie. I my te gazety rozdawaliśmy na tej ulicy Targowej na Pradze, bo działaliśmy, prawda? Nie biorąc od ludzi pieniędzy i ludzie byli skonsternowani. Nagle rozdają nam gazety i nie biorą pieniędzy. Więc myśmy zameldowali o tym, powiedział, o to niedobrze. To niedobrze. I od następnego razu już macie brać pieniądze, bo to jest podejrzane. Ktoś nosi gazety. No tak, to jest rozdawanie ulotek wtedy. Tak. Jak... Drugą naszym takim działaniem to były różne takie, no jakby to nazwać, no, zabiegi, psikusy byśmy może nazwali, polegające na pewnych zmyłkowych na działaniach, które niby to potęgowały ogromne wrażenie, ale nic nie było. Na przykład, jednym z takich, żeśmy włazili na latarnię i tam mocowali ładunek blisko jakiegoś obiektu. Od tego, od pakunku sznurć alalon na dół i pisaliśmy, uwaga, wybuchnie. Oczywiście wszyscy chodzili naokoło, ale to była taka akcja no, dla ludzi, że jednak coś się dzieje, prawda? Że coś się robi. No a takim codziennym prawie działaniem to było u nas malowanie napisów na murach domów niezamieszkałych przez ludzi. A dlaczego właśnie niezamieszkałych? Dlatego, żeby w razie represji, bo Niemcy jak zobaczyli napis jakiś antyniemiecki, no to represje do mieszkańców tego domu. A tak nie było w domu nikogo, nie było represji. No więc pamiętny dzień 13 września,
po tej zbiórce. A którego roku? 1943 roku. Hmm. Tak, dokładnie, już miałem 18 lat. Nie, jeszcze nie, bo 1 października. Brakowało trochę. No. Brakowało trochę. Wychodziliśmy dwójkami, działaliśmy dwójkami. Ja ze Stefanem, właśnie jeden był Stefan, mnie zadanie malować na Pradze napisy Pawiak Pomścimy i symbol Polski Walczącej, czyli tą kotwicę. No więc malowaliśmy na takiej uliczce koło Wisły, niedaleko mojego miejsca zamieszkania, na murze, no bo po prostu dom zburzony był. Notabene to była Państwowa Komenda Uzupełnień przedwojenna, bo ta opuszczona, zbombardowana, nic nie było. Tam nikt nie chodził z ludzi, a szczególnie nikt ze służb niemieckich. No więc my na pewniaka malujemy, bez obstawy czy czujki. No. I nagle wyszedł patrol zza węgła żandarmerii, no i stało się halt, hände hoch, oczywiście do góry. Zaprowadzili nas na posterunek żandarmerii, który się mieścił na ulicy Szerokiej, teraz Kłopotowskiego, vis-a-vis wejścia do rzeźni miejskiej na Pradze. Tam żeśmy siedzieli z godziny półtorej. Przyszedł drugi wartownik, właśnie żołnierz, ale żandarm, prawda? Zobaczył nas, zabrał nam paski od spodni. No. Tak, kazał porozpinać guziki. No, jak zabrał paski, to spodnie upadają. Upadły, tak. To trzeba było się trzymać je. No, tak. No i tak żeśmy szli od Kłopotowskiego, no niedaleko, na ulicę Targową, do budynku dyrekcji kolejowej. Tam już był, prawda, oddział Gestapo. No i tutaj taka patriotyczna może wstawka. Ja w 1938 roku w Parku Skarżyskiego na Pradze składałem przysięgę harcerską. Harcerską? Tak, bo należałem, mam szczerą wolę służyć Bogu i Polsce, być posłusznym prawie harcerskiemu. Dwa palce do góry, czapka, no i tam każdy z nas dostał krzyż harcerski. Tak jest. Ja z tym krzyżem harcerskim nie rozstawałem się. Trzymałem go zawsze w kieszonce marynarki, nawet taką kieszoneczkę sobie przyszyłem. Byłem. Jak mnie aresztowano, to miałem ten krzyż. Nie rewidowano nas szczegółowo, jak na tym posterunku. Natomiast zaprowadzono nas do budynku kolejowego. No i ja nie wiedziałem, co mam robić. Wiedzieliśmy, jaka jest kolejka, że takich jak my wożą do siedziby Gestapo na Aleje Szucha. Na Szucha, no, tak. No i tam będzie rewizja. Jak będzie rewizja, znajdą krzyż. A jak znajdą krzyż, to będą się pytać, a kto jeszcze dostał i kto. No więc z bólem serca, ale w tym pomieszczeniu, gdzie byliśmy, okienka były zakratowane. No i znalazłem szparę między ścianą a deskami i go tam zostawiłem. Tak. No później, już tak później po południu, przyjechał samochód ciężarowy, 4 żandarmów i nas dwóch na samochód i na Aleję Szucha. I teraz wyprzedzają coś historię. Jak wróciłem po 2 latach, no moje pierwsze kroki tam, no, ale budynek już był w innym władaniu. Ale jakoś się dostałem tam, prawda, kodami. Wszedłem do tego pokoju i niestety odnowiony, odmalowany, podłoga zrobiona, koniec. No i konsternacja, ale powiedziałem o tym w tym roku nawet pewnej pani, która prowadzi fundację taką i nawet zaprasza mnie na uroczystości, żeby do młodzieży mówić. Jak usłyszała tą historię, to na jednej uroczystości przyniosła mi krzyż harcerski. No to pięknie z jej strony. Tak, i mam ten krzyż. Tak? Jest w domu, nie zabieram go z sobą, bo on już mi zginie po raz drugi. No, nie będzie pana aresztował, jak sobie. Nie o to chodzi, ale on już zginie, ale no, zabieram go. Zabieram go, jak idę
na jakąś uroczystość. To jest taka wstawka. A proszę powiedzieć, bo idąc na taką akcję, to musiał pan mieć świadomość tego, czym grozi złapanie. Czy to była taka młodzieńcza odwaga, czy powiedzmy bez odpowiedzialności, czy też taka skalkulowana jakaś decyzja młodego człowieka, że sytuacja wymaga tego ode mnie, żebym się nie wahał, tylko stanął razem z innymi towarzyszami. My byliśmy świadomi represji niemieckich za takie czy inne działania, prawda, nazwijmy sabotażu. Przeciwko Niemcom, Rzeszu, tak. Ale to wszystko było dla podtrzymania ludności na duchu. My sobie zdawaliśmy z tego sprawę, że coś takiego może się wydarzyć. W związku z tym wszelkie akcje, jakie były opracowywane z jakąś czujką, nie czujką, z jakimś rozpadaniem terenu. A tutaj ruiny domu, nikt tam nie chodził, więc zgubiła nas pewność, tak jak zresztą nie tylko nas, ale innych. Pewność zgubiła nas. No i koleje losu takich jak my, więzienie Pawiak, wiadomo co to jest Pawiak był. Pawiak to jest przedsionek obozu koncentracyjnego. To wszyscy o tym wiedzieli. Tak, no przecież to co tam się działo, te najgorsze to były te, że tak powiem, tortury psychologiczne. Na czym polegało? Polegało to na tym, że po różnych szykanach w ciągu dnia, jakie były, prawda, żeśmy zasypiali i ledwo żeśmy usnęli i nagle słychać na korytarzu stukot podbitych butów. One ustają przed jakąś celą, zgrzyt rozsuwanych zasów, ogromne zasuwy, i komenda taki i taki, ubierać się, rzeczy nie zabierać, wychodzić. I znów stuk od butów i stuk tego idącego i po kilkunastu minutach huk wystrzałów karabinowych. Już wiadomo było, co to było. No i był taki przypadek, że któregoś dnia, cisza. Po dwóch, po trzech godzinach znów stuk od butów, znów zgrzyt rozsuwanej celi, nazwisko, wychodzić i po pewnym czasie huk wystrzałów mówił. I to się tak w nocy potrafiło powtarzać kilka razy. Czyli po prostu więźniowie zamiast spać, nie mogli zmrużyć oka. Nie zmrużyć oka. Psychologicznie wymęczeni, a takiego więźnia łatwo wybadać i zmusić do mówienia prawdy i czasami zmyślonej prawdy, żeby się odczepili. Długo pan był na Pawiaku? Na Pawiaku byłem 21 dni. I cały czas to doświadczenie takiego nocnego wywoływania więźniów towarzyszyło panu przez każdą noc? Więc najpierw byliśmy na celi kwarantanny na dole. To była cela, gdzie było kilkudziesięciu więźniów. Nie było łóżek, były tylko sienniki złożone pod ścianą, na noc rozkładane, dla wszystkich nie starczyło. No i tam na tej celi to byli ci, którzy oczekiwali na wyrok, to znaczy na przesłuchanie i wydanie wyroku. No więc my tam byliśmy około tygodnia. Z nami byli różni ludzie, harcerze szarych szeregów, zbiegli jeńcy z obozów jenieckich tutaj, złapani na szmuglu ludzie, prawda, złapani na akcjach różnie, także była zbieranina. I dopiero po przesłuchaniu w Alei Szucha więźnia lokowano już w określonej celi. No bo nie wiadomo, czy on wróci z tego przesłuchania, bo to różne były przypadki. No. A przesłuchania odbywały się w bardzo ciekawy sposób, że nas akurat nie osadzono w więzieniu Pawiak, a osadzono w celach w siedzibie Gestapo w Alei Szucha. Na dole w piwnicach były cele więzienne, zwane tramwajkami. Dlaczego tramwaj? Tramwajkami, bo to była cela długa. Po lewej, po prawej stronie
były ławki, siedziało się tyłem do drzwi. Tak jak w tramwaju, bo aha, to były mniej więcej tak, takie, aha. Ale prawdopodobnie wymontowane z tramwajów, które częściowo były zburzone. I te ławki były, dlatego nazwano to tramwajikami. Aha. I się siedziało tyłem do wyjścia. No, nas też tam ulokowano. Rano, skoro świt, do celi mówimy o sobie, Zalewski, wychodzić, drugi kolega, to jest Stefan, wychodzić. Z tym, że on poczekać. Mm-hmm. Najpierw nie. Przyszedł pan, starszy pan, dobrze ubrany, mówiący dobrze po polsku. Mówię, no to choć idziemy na przesłuchanie. Ja się słucham na niego po polsku. No i idziemy korytarzem, po schodach. Mówię, wiesz co, mówię, jesteś młody, tu widzę. No, no ja wiem, jak by było, dlaczego żeście malowali. Powiedz, jak to było. My się zwolnimy, puścimy, bo nam tacy są niepotrzebni. No ja podbudowany, prawda, idę, ale wszedłem do pomieszczenia, od razu to, co on powiedział, gdzieś uleciało. Pokój duży, no tej wielkości, co te dwa razy. Siedzący za biurkiem naprzeciwko mnie, bo mnie ustawiono tyłem do wejścia, po bokach dwóch osiłków, Niemców, wartowników, a on siedział za stołem. Za stołem tablica, na której wisiały narzędzia do mówienia prawdy. Mm-hmm. Oczywiście, jak on z więzień, jak ja stałem, widziałem to wszystko, no to od razu no, nabierałem jakiegoś, prawda, no, wewnętrznego strachu, który no, nie okazywałem. No więc imię i nazwisko, jak to w porządku, no to teraz opowiada, jak to było. I teraz my, siedząc w tym w oddziale tego gestapo na Pradze, w tym domu kolejowym ze Stefanem, żeśmy sobie ułożyli pewną historię, co mamy mówić. Czy uzgodniliście zeznanie? Tak. No uzgodniliśmy, że miałem taką, że spotkał nas starszy pan, dał nam flaszkę wódki i pieniądze, bo wódka to była rarytet wtedy, prawda? Środek wymienny. Bimber, prawda? Ale dobra wódka. I powiedział, chłopaki, macie tu kubełek, pędzle i namalujecie nazwisko, właśnie napis, Pawiak pomścimy i symbol Polski to walczący. Wiecie, jak wygląda, no oczywiście, że wiemy, kotwica. No więc, tak żeśmy mówili. No więc ja dostałem porządne lanie, bo on jak wsłuchał mnie, jak mu się nie podobało, to jak ruszył prawą ręką, to stojący koło mojej prawej stronie osiłek, mający narzędzia do mówienia prawdy, z reguły pejcze, obkładał mnie, gdzie tylko było można. Jak drugie mu się nie podobało, no to lewą ręką, to ten z lewej strony. Także to przesłuchanie trwało no około godziny i dostałem porządne lanie, bardzo porządne, ale bez trwałych uszkodzeń ciała. Byłem obolały, ręce zwisały, no do celi z powrotem. Ten sam facet nas zaprowadzał, ale już wtedy nic nie mówił. Nic nie odzywał. Później Stefana kolegę, tak samo, prawda, przesłuchanie, znów do celi. No, na razie tam nie wolno było rozmawiać, ale kiwnął głową, pytałem się tak samo, prawda, to znaczy, że taka kolejka. Taka kolej rzeczy. I teraz nie wiem, czy uwierzyli to, co żeśmy my się umówili, czy mieli coś ważniejszego do wykonania. Także zostaliśmy zawiezieni do Pawiaka, osadzeni w tej celi kwarantanny. Tam żeśmy siedzieli tydzień mniej więcej. Jeszcze raz wożono nas na przesłuchania. Mówiliśmy tak samo to się odbywało i z powrotem nas odwieziono. Także nie wiem, czy byliśmy wybrańcami losu, czy po prostu uwierzyli. No ale długo żeśmy nie posiedzieli na Pawiaku, a Pawiak to co mówiłem, szykany. Poza tym wyglądało to w ten sposób, że rano, aha, w tej celi kwarantanny nie było nic, był tylko kibel i miska, także potrzeby się załatwiało. Rano z miską, z kubełkiem, jedni biegali dyżurni, żeby wodę wylać kibel,
a inni, żeby się jakoś trochę umyć, ale to wszystko biegiem. No i z powrotem. No i był taki dzień, kiedy wszyscy wybiegli, bo to była komenda Obórka. To jest, no, taka stylizowane słowo ruskie abortem, bo wartownicy byli akurat ludzie ze wschodu. Nie wiem skąd, ale ze wschodu widać było, znający język ten niemiecki czy ukraiński. Któregoś dnia krzyknął Obórka, to znaczy wszyscy biegiem, bo biegiem się umyło, biegiem zabrało i do celi. On chodzi, a myśmy zostali. A wy co? No nam się nie chce. No to wam się zachce. Po zakończeniu Obórki całego oddziału wołał nas dwóch z celi na korytarz i gimnastyka. Żabki, powstań, padnij z żabki. Oczywiście po godzinie to ledwo żeśmy się czołgali, no to kijem nas popędzał, także dostaliśmy lanie. I po godzinie takiej gimnastyki żeśmy się doczołgali do celi. Od tamtego dnia zawsze nam się chciało. Tak. Zawsze. Po przed tym drugim przesłuchaniu na oddział już do celi właściwej. Rozumiem. Wróćmy, przejdźmy może do takiego wątku. Z Pawiaka wzięto was do obozu koncentracyjnego, do Auschwitz. Przewieziono was. Tak, cały Pawiak. Cały Pawiak przeszedł. To był jeden z największych transportów wtedy. Ponad 1300 osób, które były transportowane. To bardzo dużo. Nie pamiętam ile. Mówiono wtedy, że ludzi powrzucano do bydlęcych wagonów. Czy to jest prawda? Jakby pan się do tego odniósł? Tak. No więc to jest mit, który do dzisiejszego dnia jeszcze trwa, a szczególnie u opowiadających niektórych, którzy dla spotęgowania tragizmu tego transportu mówią, że to ich wieziono w bydlęcych wagonach. Ja wszystkim wyprowadzam z błędu, że gdyby to były bydlęce wagony, to byłaby Intercity pierwsza klasa. Dlaczego? Bo wagony do przewożenia żywych zwierząt mają duże otwory wentylacyjne i wnętrze jest zrobione w ten sposób, żeby zwierzęta w czasie ruchu nie kaleczyły się. Nas wożono w wagonach towarowych dwoma małymi okienkami, bo do towarów nie potrzeba, które ledwo przepuszczały powietrze. W wagonie, tym, których nas załadowano, było tak ciasno, że właściwie siąść to mogli niektórzy tylko. Jak tamci wstali, to ich na ich miejsce siadali. I taka rotacja była. Ale zaduch był taki duży, że niektórzy nie wytrzymywali, mdleli i umierali. Umierali. Nieodporni, prawda? Jak mając jakieś schorzenia. Ten transport. Nasz załadowano wieczorem, skopa się już w obrzasku, na dworcu Warszawa-Praga. Tak. I dojechaliśmy do Auschwitz, to już było ciemno. Już księżyc, pamiętam, wszedł. Czyli trwała, Kilkanaście godzin to trwało. No zatrzymywaliście się po drodze? Raz się zatrzymał pociąg na pewnej stacji. Przynieśli wodę i to ludzie cywilni w kotłach. No ale nie starczyło tej wody dla wszystkich wagonów, także tylko niektórzy coś wypili. Zamknięto i wyszedł. Także pociąg jak stanął na łucznicy kolejowej w Oświęcimiu, z wagonu wyszli, żywi, ledwo wyszli. A martwych wyniesiono. Pamiętam noc, księżyc, bo to już bywa. Ustawiono w piątkami, bo Niemcy piątkami ustawiali swoich więźniów. A to praktyczna sprawa, bo trzeba było liczyć. A piątkami się łatwo liczy.
taka malutka uwaga. Bardzo proszę, żeby słuchacze inni nie mówili o święci, bo to jest przyczynek do tego, że na zachodnia prasa pisze o polskich obozach koncentracyjnych, bo nieznający martyrologii o święci patrzy na mapie, to Polska. I dlatego my wszędzie używamy Auschwitz. Wiadomo, Auschwitz to był obóz, prawda? I dlatego ja wszystkim delikatnie mówię i to skutkuje już. Już nie. Ludzie już mówią. Bo tak potocznie, my też o Święcim ja pojechał, ale Niemiec jak słucha o Święcim, patrzcie, mapę, Polskę, no to polski obóz. Nie, łatwizna, prawda? Zamiast się zgłębić, no. Stąd taka prawda to jest Auschwitz. Tak. Jak pan przyjechał. Tak. No więc przyjazd. Otworzył się wagon. Patrzymy. Przed nami tyraliera żołnierzy SS z psami warczącymi, prawda? No i wychodzi z wagonów. No i teraz, proszę pana, po takiej jeździe, która trwała no, kilkanaście godzin, ledwo stać, siedzieć nie bardzo. Nie wszyscy, prawda, po wyjściu z wagonu mogli ustać, bo tracili równowagę, upadali. A te wilczury były tak nauczone, że od razu, ale nie gryzły, tylko tam szarpały, prawda? SS-man oczywiście miał pejcz, no, zobaczył kogoś, to go klik. Jak wstał, to dobrze, a jak nie wstał, no, to znaczy, że nie. Taki miał sprawdzian. No. Ja sam nie wiedziałem dlaczego. Dopiero później, po pewnym czasie doszedłem, że to mieli taki sprawdzian. To wołał więźniów z końcówki tam gdzieś, czy z oddziału jakiegoś, czy z przerwy. I żeby brali go na plecy, to wyglądało w ten sposób, że jeden więzień brał tego martwego więźnia za nogi, zakładał sobie tutaj tak na plecy, trzymając go razem, żeby nogi obciskały do siebie. A drugi brał tamtego drugiego za barki, szedł i też niektórzy ręce tego martwego zarzucali, żeby jego ręce wytrzymały, prawda? No tak. No to, no to, jest, to, to wygląda to tragicznie, ale no, w tamtych sytuacjach, w takich, no, nie było możliwości, bo musiał go nieść. Musiał. Jakby nie niósł, no to by ktoś go niósł później, no tak, tego no drugiego. No i tak idąc, żeśmy doszli, a była noc ciemna, pochmurna i księżycowa. I nagle czasami za chmur wyłaniał się księżyc i zanikał później ciemno. I jak dochodziliśmy już tak blisko zabudowań, jakiejś bramy, to nagle ten księżyc, jak to mówią, wyszedł za chmur. Odwrotnie, chmury, prawda? Odszedł sobie. My tu księżyc patrzymy, metalowa brama, duża, kraty i na górze napis Arbeit macht frei. Myśmy nie wiedzieli jeszcze, co to jest. No, tak. No więc prosto, już nie pamiętam w tej chwili, którędy żeśmy szli, do baraku, który nie był zamieszkały przez więźniów, pusty, i tam nas ulokowano. I tak żeśmy tam przesiedzieli całą noc, aż do ranka. Rano procedura. Pierwsza rzecz, spisywanie personaliów. Specjalna karta personalna więźnia. Mam taką kartę, bo karta wędruje z więźniem wędruje. Tak? Tak. Ja mam tą kartę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Austrii, który ma wszystkie karty personalne. A to Mauthausen jeszcze w Guzen, tak? Tak. Nie, Mauthausen i w Guzen, bo w Auschwitz robiono. Rozumiem. I teraz... Oczywiście personalia, nazwisko, imię, zawód, co, jak, ale już wiedzieli o tym, że ja jestem automechanikiem, bo przed aresztowaniem pracowałem we sztacie samochodowym, który był zlokalizowany na terenie getta warszawskiego. Pracowałem dlatego, że w tym warsztacie przed wojną już pracował mój brat jako mechanik. I teraz ten warsztat został przejęty przez Wehrmacht, i naprawiane były samochody frontowe i samochody, które były przygotowywane do jazdy, te wojskowe, w niskich temperaturach. Specjalnie biorniczki rozruchowe i inne. Ja się trochę techniki tam nauczyłem.
bo Niemcy, jedną rzecz trzeba im przyznać, właściwie powiedzieć. Ja u nich nauczyłem się w tym warsztacie porządnej pracy jako mechanik samochodowy. Dlaczego? Bo mój brat pracował tam i on podszedł do mnie, a on był już mechanikiem dobrym i powiedział, nie patrz gnojku na mnie, że to są Niemcy, tylko ucz się fachu, bo to ci się w życiu przyda. I miał rację. Ja od tamtego czasu, aż do przejścia na zasłużony odpoczynek, byłem związany z motoryzacją, ale ten warsztat samochodowy to był warsztat naprawdę warsztatem. Jak pamiętam, zacząłem z nim pracować, to został przydzielony taki, nazywali go Werkschützen, czyli zarządzający warsztatem, Niemiec, ale to był taki spolszczony Niemiec, że z Galicji, nazwany go Galicjakiem. Co on zrobił? Pierwsza rzecz, to już było przy mnie, zrobił zbiórkę monterów i skrzynki narzędziowe. Każdy monter, mechanik miał skrzynkę narzędziową. Kazał rozłożyć tą skrzynkę, przeszedł się tak szeregiem, kazał zamknąć tą skrzynkę, wskazał na mnie i jeszcze tam na kilku chłopaków takich trochę silniejszych. Kazał te skrzynki załadować na samochód, nam kazał wejść na ten samochód i pojechaliśmy na Forzbema. Tam była składnica niemiecka. Te skrzynki kazał rzucić na kupę złomu i załadowaliśmy nowe skrzynki. Przyjechaliśmy i on dał, masz to. Ale powiedział, słuchaj, mówi, jak ja obocze, bo on taki Galicjok, że ty masz klucz rozdarty, jak on mówił, a klucz w czasie użytku się rozkalibrowuje. No tak. To cię do obozu, mówi, wyśle. Masz pójść do narzędziowni i wieźć drugi. Jak skręcacie blachy, to pamiętajcie, poza nakrętką tylko 5 mm gwintu mogło było. Nie może być taka śruba długa. A no nie ma, nie ma, to kazał zrobić skrzynki, przegródki i śrubki. Takie. No i żeśmy robili. Ja się nauczyłem tam remontować silniki samochodu, naprawdę remontować prawidłowo, ale będąc w tej grupie małego sabotażu, jak powiedziałem, że ja pracuję w warsztacie, to przyszedł instruktor, który mi powiedział, że można robić takie zabiegi, że silnik po przejechaniu dopiero paru tysięcy kilometrów będzie miał awarię. Bo przy tamtych silnikach, przy obecnych to nie, ale przy tamtych silnikach. No więc mówię, i tam w tym warsztacie jest jeden mechanik, który się poinstruuje. Czyli organizacja była, mówię, tak, dobra, będziesz naprawiał, to chodź. Ktoś pokazał mi pewne rzeczy. Ja o tym nie mówiłem, co i jak. Dlaczego? Po powrocie. Bo samochody parkowano różnie. Nie było miejsc pod oknami i nie stwierdzono. I powiedziałem, ja nie będę mówił, co to są za zabiegi, przeważnie w silnikach, bo ja się w silnikach specjalizowałem, bo byście robili te przykusy sąsiadom, co wam parkują samochody. No, ale przy obecnych silnikach to już jest niemożliwe. Te zabiegi są niemożliwe do wykonania z uwagi na zmianę konstrukcji, prawda? Ale wtedy tak było. I rzeczywiście te zabiegi były tak finezyjne, że ja pracowałem w tym warsztacie 3 lata do chwili aresztowania. Nie było sygnału, że samochód z tego warsztatu, bo miały specjalne oznakowania, gdzie był naprawiany, został źle naprawiony. Bo gdyby był źle naprawiony, to wiadomo, co by było. Także są pewne metody umożliwiające awarię. Zresztą ja trochę czytałem książek takich już później, science fiction, prawda? No to rzeczywiście opisy, te rzeczy są opisywane. No, a przydało się w każdym razie to doświadczenie już w życiu nawet powojenne, może przede wszystkim. To wsiąknęło mnie po prostu w krew, ta sprawa warsztatu. I teraz dlaczego mówię o tym warsztacie? Bo w Auschwitz
było normalne spisywanie nazwisko, imię, zawód. Mhm. Ja mam napisane automechanikier, czyli mechanik samochodowy. Tak, on spytali się, gdzie pracowałem, tu i tu. No może dobre referencje. Tak, nie, to są w porządku. No i w Auschwitz zostałem przydzielony do komanda rozbudowy obozu. Ja mówię, że jestem wybraniec losu. A przed tym zostałem włączony do grupy rozładunku wagonów materiałami budowlanymi. Wyobraźcie sobie mnie, chłopaka, który był chory, bo jak żeśmy uciekli z Warszawy, to mnie zaatakowała czerwonka do tego stopnia, że ojciec mnie niósł na plecach. Tak, i już jak byliśmy jak w gospodarstwie, bo tam użyczono nam takiej gospody, to rodzina miała izbę w chałupie, a mnie zrobiono posłanie w stodole na sianie, bo już nie panowałem nad odruchami. I byłem w takim stanie, że już pokazali mi dołek, gdzie wykopali dla mnie. I tak. Bo po prostu już byłem nieprzytomny. Ale jestem wybraniec losu, prawda, i odżyłem. Przeszedł pan przez. Ale po tej chorobie, nie wiem co to było, to była czerwonka raz, ale chyba i tyfus, bo mnie wyszły z głowy wszystkie włosy. A żałowałem, bo miałem włosy kręcone jak u murzynka. A ma piękne włosy przecież. Ale wyszły mnie to właśnie. No. No więc powracam do Auschwitz. Tak. I teraz tam strzyżenie włosów. I co zauważyłem? Że te włosy nie były wyrzucane. O, bo to więźniowie, fryzjerzy. Strzyk te włosy i rzucam do pojemnika. Aha, nie były marnowane. Nie, ale i powoli się interesowałem, dlaczego, to Państwu powiem. No i to do pojemnika, później tatuowanie, mam numer tatuowania, w nietypowym miejscu, tutaj, a nie tutaj. To jak mówiłem już, dochodziłem dlaczego później, już po wyjściu z obozu, tak tatuowano rzekomo, według mojego rozpoznania, bo w Auschwitz nie wiedzą na ten temat nic, bo dokumentacja tych więźniów została zabrana jeszcze w czasie trwania obozu, że tak tatuowano więźniów, którzy się nadają do produkcji zbrojeniowej, bo to był rok 43, pod Stalingradem już wiadomo, klęska, a na Łuku Kurskim nie było przesilenia, a odwrotnie. I to były przełomowe momenty II wojny światowej i oni wszystkich swoich obywateli, ludzi, mieszkańców brali do wojska. A produkcja musiała iść, więc brano więźniów. No kogo wziąć? Tego, co jest przyuczony. A kto jest przyuczony, nie było nazwiska, był tylko numer, prawda? Więc po numerze to brano. Więc ten numer był, no ale na początek byłem w grupie rozładunku materiałów budowlanych, bo Birkenau, ten drugi obóz, był w trakcie rozbudowy. Ja musiałem jako chłopak 18-letni, po tej chorobie jeszcze, dźwigać worki 50-kilogramowe, bo nie było innych worków. No i później w Polsce tak samo, te 50 kg, dopiero później wprowadzono te mniejsze. No oczywiście no, prawie 10-8 dni pracowałem, no jak dłużej to nie wiem co by było ze mną. Ale zostałem przydzielony do grupy, która już pracowała nad sprawami już wokół budynków, baraków obozowych, które trzeba było wykończyć. Wykonano drogi, jakieś tam drogi, niedrogi, roboty wykończeniowe. I tam kapem tej drużyny był Polak zniemczony. I to był prawdziwy patriota, bo jak SS-man przyprowadził nas, bo to był teren zamknięty, do bramy. On miał kij, wychodził, krzyczał, machał tym kijem, jak żeśmy się ustawili w drużynę, je nas zabierał, krzyczał. Tam kogoś tym kijem pacnął, ale także nie poczuł, prawda? No i prowadzą dalej, cały czas się oglądał, co on się ogląda. A on patrzył, już wiem, czy ten, co nas zaprowadził SS-man, jeszcze nas widzi, czy nie. Jak zobaczył, że on już odszedł, no to skręcił między baraki, mówi chłopaki,
to mówię, teraz siadojta, mówię, tu mam trochę dla was, miał jakiś kawałek chleba, jakieś czegoś, to co Mark nam dawał, ale powiedział. Mówi, słuchajta, ja mam tutaj do wykonania robotę. I wy musicie tę robotę zrobić. Bo jak wy tej roboty nie zrobicie, to ja pójdę do komina, bo tak się nazywało. No. No ale inaczej się pracuje, wiedząc, jaka jest stawka, a inaczej się pracuje się pod przymusem. Ale co on robił? Żeśmy wykonali tą robotę, to odpoczynek. Jak wykonata, mówi, to macie, no wiadomo, człowiek zbierał się, robił, ale wystawiał czujki. Mówi, masz iść na kapę i filować. Jak oboczysz jego, to zaraz krzyć. No i tak było. Więźniowie szli, jak widzieli, że idzie nadzorca, jakiś żołnierz SS, no szybko do obozu i on wypędzał i znów kijem krzyczał, cholerował, prawda. Bo, no i dzięki temu ja po tej chorobie, prawda, miałem takie małe sanatorium. No, to trwało w Oświęcimiu prawie miesiąc. No i któregoś dnia apel i szedł pisarz i żołnierz niemiecki i wyczytywał imię i nazwisko. Akurat moje, pokazać numer. No oczywiście pokazywałem, aha, tu. Kazał zapisać. I tak dalej, i tak dalej. Po apelu wieczornym, po wydaniu porcji, wywołano tych wszystkich marszem do Oświęcimia, do Auschwitz, do centralnego, tam do baraku. Kąpiel, strzyżenie, golenie, wydanie nowych pasiaków i siedzieć. I rano, skoro świt, do wagonów. I rzeczywiście to były bydlęce wagony. Wagony do przewożenia żywych zwierząt. Żywych zwierząt, duże otwory wentylacyjne, nie zabite deskami. W wagonie podłoga wyściełana słomą. No, dla nas ewenement, prawda? Liczba więźniów była taka, że można było swobodnie chodzić z jednego końca do drugiego. No więc coś tutaj, prawda, nam... To jest zmiana zaszła. Tak, ale później się dowiedziałem, no, byliśmy siłą roboczą. No tak, no tak. Prawda? Siła robocza, no siłę roboczą trzeba szanować. Dwóch wartowników SS siadło przy drzwiach i nie zwracali uwagi. I pociąg stał, bo ja wiem, może 2-3 godziny w Wiedniu na stacji. Bo ktoś wyjrzał przez okienko, zobaczył napis, prawda? Aha, Austria, prawda, Wiedeń. Ruszył pociąg, ale przed tym się zmieniła obsługa, przyszli nowi. I zaczęli liczyć. Liczą, liczą, trzech brakuje. Liczą jeszcze raz, trzech brakuje. Liczyli następnym razem wszystkich na jedną połowę wagonu. Zmieściliśmy się, taka była liczba. I na drugą stronę, a oni z kolbami i obkładali każdego. Ale tak, że każdy oberwał porządną porcję, ja też. No, to bicie i przesłuchanie później. Nie dało efektu, z powrotem. Znów, przechodzenie i łomot. I po którymś tam razie wyselekcjonowano trzech, którzy rzekomo pomagali tym więźniom uciec. Dla mnie to jest zagadka. Bo dlaczego ci wartownicy tak postępowali? Zaczęli robić oględziny tego wagonu i stwierdzili przy drzwiach, prawda, poluzowane deski w podłodze. Jak więźniowie nas rewidowano bez narzędzi, mogli poluzować deski. No. Poza tym więźniowie, którzy wyszli, byli w pasiakach. Także to jest zagadka, dlaczego nawet pewien pan się tym zajmował, ale nie doszedł. Jak to się stało? I co się okazało, że z tego transportu jeszcze z innego wagonu też uciekło dwóch. Czyli razem z tego wagonu uciekło trzech więźniów. Oczywiście tam opisywali, że z nimi było różnie, ale nie miał racji, bo ja ocalałem, prawda? Dojechałem z tego wagonu, prawda? Nie, ci co uciekli, przepraszam. Ci, co uciekli, było z nimi różnie, nie wiem jak to było, ale
Ja dojechałem i inni. I teraz wyselekcjonowano trzech, którzy rzekomo pomagali i wieszali ich na kółku w suficie, bo to wagon był do przewożenia żywych zwierząt. Na pasku jednego z więźniów miał pasek. Jest kombinował, nie mieliśmy pasku. Pasek się zrywał dwa razy, ale jakoś go powiesili. Tamtych dwóch pobili do nieprzytomności, zmarli przed końcem podróży. Także jak dojechaliśmy już do Mauthausen, na bocznicy kolejowej, jak nas wypędzono, nie było więźnia, który by nie miał krwi na pasiakach. Zwisające ręce, powłóczące nogi mówiły o tych, prawda, pobiciach. Tych trzech martwych wyniesiono. No i tak żeśmy doszli do Mauthausen. Nie zaprowadzono nas na barak, a to był już początek listopada, tylko na wolnym powietrzu. To było już szarówa. No więc do baraku nie, i tak w listopadzie cały dzień na powietrzu, a rano prysznic zimną wodą, listopad, wydano nam koszule, kalesony i trepy. Komendant obozu, bo mam jego relacje, dlaczego tak było, mówił, że nie miał dla ubrań tyle dla tych więźniów. I nawet mówił, że dzwonił do Berlina i pytał się, co ma robić. Oni mu powiedzieli, tacy więźniowie to nawet nago mogą dojść dalej. I dlatego on nie dał. Notabene, no, mógł dać te ubrania, które myśmy mieli, ale one były zakrwawione już i takie. I myśmy tylko w kalesonach, w koszulach i w trepach szli w listopadowy ranek, to był chyba 5 listopad, z Mauthausen do Gusen, to jest około 5 kilometrów. Żeśmy powłóczyli, oczywiście nie wszyscy mogli, bo rano wykąpano nas też jeszcze, bo wydano nowe pasiaki. No i upadali, jak upadali, to drudzy więźniowie musieli brać ich na plecy i nieść te 5 kilometrów. No i tak doszliśmy do Gusen, tam do baraku. No, to już była bardzo taka późna pora i blokowy mówi na drugi dzień, no to musicie się wykąpać, bo przecież szliście. No i znów prysznic, tylko zadaszenie było, to taka biata, no tak. I też w zimnej wodzie, no i wydano nam pasiaki i na barak. I jak byliśmy na tak zwanej kwarantannie, około 2 tygodni. Kwarantanna, jak mówią, polegała, żeby więzień dostosował się do warunków panujących w obozie. Jak się nie dostosował? Tak, to dostosowanie polegało na tym, że nas prowadzono do kamieniołomów, które tam były, i nosiliśmy kamienie, bo ja wiem, może z kilometr, może więcej, do młyna, który był przy bocznicy kolejowej, a właśnie tu my nazywaliśmy młyn, bo tam były urządzenia do kruszenia granitowych głazów na odpowiednią granulację. Ja się później dowiedziałem, to stamtąd koleją wożono to do rozbudowy, prawda, no to jest słynne siedziby Hitlera. Tak właśnie, stamtąd. No, ale jak zobaczyli, że ktoś niesie mały kamień, a szło się na krawędzi urobiska, no to podchodził kapo, czy SS-man z kijem. Jak się zamachnął, no to więzień upadał, a jak upadł, to nogą i on się stoczył już tam dalej później. To, co więźniowie robili, brali kamień płaski, ale taki duży. Jak przechodzili przed tymi panami, to go tak ustawiał. Ustawiał, że widać może duży kamień. Z potęgowania to jeszcze się uginał, że to jest ciężki. No to ja mówię, jedna taka, prawda, metoda selekcji więźniów na kwarantannie. No bo zdrowi wytrzymamy. I po tej kwarantannie 2-tygodniowej dostałem przydział do komanda Messerschmitt.
Komando Messerschmitt produkowało w halach produkcyjnych, nie wiem co, jakieś części, jakieś podzespoły, jakieś, prawda, czołowe. No i później się dowiadywałem, ale nie wiem, różnie. Jedni mówią, że to były części do rakiet międzykontynentalnych, inni mówili, że to były części do samolotów Messerschmitt. W każdym razie tam. Na początek byłem jako konik wraz z innymi do wózka i żeśmy z torów z bocznicy kolejowej wozili maszyny do hali produkcyjnej, bo tam ustawiano do rozwinięcia produkcji. Oczywiście koniki byliśmy, no i ciągnęliśmy. Kiedyś żeśmy tak dociągnęli pewną liczbę, no była chwila wytchnienia, bo tam majstrowie mówili, żeby nie dostawiać, no bo muszą poustawiać, żeby było, no więc przerwa. I akurat zatrzymaliśmy się koło kartofliska, ale wykopanego już. No i chłopak, jeden powiedział, mój chłopaki, tam są ziemniaki. No więc każdy poleciał, rzeczywiście, bo jak się kopie, to zawsze tam zostaje trochę. To kiedyś, teraz to kombajny, kiedyś to się motykamy. No i żeśmy tych ziemniaków, prawda, uzbierali. No i na halę produkcyjną żeśmy poszli cichaczem. Poszli do pieca ogrzewającego halę, a piec był wysoki, średnicy, bo ja wiem, może 1,5–2 metry, ogrzewany odpadami wyczerpnymi różnymi. No więc te ziemniaki żeśmy tam w popielniku umieścili i poszli. No i po pewnym czasie mówią, słuchaj, ty idź, zobacz, może te ziemniaki już są dobre. A ja musiałem przejść między maszynami, między stolikiem, za którym siedziało dwóch SS-manów, którzy nadzorowali całą halę. No i między, jak się szło koło nich, to wiadomo, nie wolno było na nich patrzeć. Ręka lewa przyciśnięta do biodra, prawa ręka do czapki i krokiem defiladowym, nie patrząc się, trzeba było iść do przodu. Ja to zrobiłem, ale nagle usłyszałem halt. No, ponieważ znałem trochę niemiecki, bo się w szkole uczyłem po wojnie, był niemiecki, że źle nie przepisowo przeszedłem, mam jeszcze raz. No i cofnąłem się, idę jeszcze raz i jeden z siedzących za stolikiem wyciągnął nogę. Ja się potknąłem. No, mówią, to ty nie wiesz, to ty się potykasz, nogę kopiesz. No więc dostałem takie porządne lanie, że upadłem, nie mogłem się, prawda, nawet podnieść, a tamci przestali na mnie zwracać uwagę. Zaczęli się czym innym. Nie moja myśl. Cholera, mówię, na pewno te ziemniaki to już się spaliło. Taki był głód, że pierwsza myśl, jak już mi dali spokój, głód, może te ziemniaki się już nie spaliły. No właśnie, proszę powiedzieć tak. Jak sądzę, to co jest ważne, to co nam Pan powiedział teraz, tak, przez tym, w tej wypowiedzi, opisując swoje losy od czasów Polski, od czasu Związku Walki Zbrojnej, przez Auschwitz, Mauthausen, Gusen, teraz zakłady Messerschmitta, czy części, co tam nie produkowano. Chciałbym się spytać tak na koniec naszego spotkania, tak, jakby Pan, który przeszedł no, tyle rzeczy strasznych w życiu, głodu, no, bicia, takiej beznadziei. Był Pan świadkiem śmierci innych ludzi, był Pan w nocy budzony, nie pozwalano Panu spać, słyszał Pan strzały osób, które były mordowane. Co by Pan powiedział młodemu pokoleniu, które dzisiaj, no, nieporównanie lepszych, no, innych warunkach, no, pokojowych, dokonuje jakiś, ma dokonać wyborów życiowych. Proszę powiedzieć, co ci młodzi ludzie powinni najważniejszego sobie w życiu postanowić? Trudności życiowe są i będą bez względu na system ustrojowy i bez względu na poziom techniki, kultury czy sztuki. Problemy będą. Każdy będzie miał.
Dlatego, że my żyliśmy w epoce, nazwijmy, kamienia łupanego, porównując do obecnego czasu. Natomiast teraz młodzież żyje już, prawda, w czasach lotów kosmicznych. I mimo to są problemy, dylematy teraz z lotami, z komórkami, z innymi. Ludzie sobie wyrywają włosy, bo mu nie działa, prawda? Tak. No i jest. I teraz, żeby przeżyć, żeby iść dalej, to trzeba sobie wytknąć jakiś cel w życiu. Jakiś cel. Ja w obozie, pierwsza rzecz, to sobie wmawiałem, że ja muszę przeżyć. Ja muszę dbać tak o siebie i tak pracować i tak mankierować, żebym przeżył, bo ja muszę wrócić do rodziny. Ja muszę wrócić do matki. Matka moja była takim ikoną, do której się odnosiłem. Dlaczego? Bo ona spotkała mnie, jak wychodziłem na nocną zbiórkę, bo wychodziliśmy w nocy na zbiórki. Całą noc mieliśmy ćwiczenia z bronią, technika walki w mieście, a rano szliśmy na te akcje małego sabotażu. I spotykam matkę, ona mówi, dokąd idziesz, Stachu? A ja tak niefrasobliwie, do widzenia, mamo, machnąłem ręką. Nie wrócę aż za 2 lata, aż się wojna skończy. Finał. Wróciłem do niepełnych 2 lat, jak wróciłem, brakowało 52 dni. Liczyłem wielokrotnie. To znaczy, tyle dni, ile lat miała matka, kiedy umarła, ranna odłamkami pocisku artylerskiego, bo mieszkaliśmy w domu murowanym już, bo ten nadrewniak uległ zniszczeniu. I schodziła z piętra do piwnicy, żeby urąbać drzewa. I przechodząc przed drzwiami klatki schodowej, 2 małe odłamki wleciały przez wybitą szybę, bo to były grube szybki drzwi. To okienko tej szyby to było 5 cm na 15. A pocisk upadł na podwórze. 2 małe odłamki przeleciały. Bo gdyby one uderzyły w drewno, to by utknęły. Przeleciały, akurat utkwiły, prawda? Gdzieś w okolicach nerek, jak je mówiono. Szpital przymienia pańskiego był blisko, poszłam, ale niestety nie odratowano. Stąd ja zawsze mówię ludziom, że człowiek jest czasami kowalem własnego losu, ale i moja matka też mówiła, nosiła z sobą mój czarny garnitur, bo mówiła, jak Stacho wróci, to będzie miał w czym chodzić. Ja wróciłem, ten garnitur został, ale nie chodziłem. Bo jak wróciłem, to cały mój majątek, wyprzedając, to był mundur żołnierza amerykańskiego,